Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 3 grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. Początek grudnia to okazja, by studenci i dziennikarze z mediów akademickich z całej Polski spotkali się podczas Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Tradycji stało się zadość. Spotkaliśmy się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, by porozmawiać o dziennikarstwie, o gospodarce, o polityce, o mediach. Te wszystkie tematy również w naszym dzisiejszym programie. Nasi reporterzy podsłuchiwali uczestników tych wydarzeń. Uczestniczyli w warsztatach, wiedzą teraz, myślę, więcej o tym, co dzieje się w polityce i w gospodarce. Ale zacznijmy od samego forum i od współpracy mediów akademickich. Kuba Zulczyk rozmawiał z Włodzimierzem Kicińskim, wiceprezesem Związku Banków Polskich, o mediach studenckich, o tym, dlaczego warto interesować się giełdą, ekonomią, no i co może robić student, jeśli chciałby wiedzieć więcej o swoich pieniądzach, no i więcej w portfelu mieć. Media studenckie to dla mnie jest potęga. Ja zaczynałem też od mediów studenckich. To, co dało mi życie studenckie, to wielokrotnie wykorzystywałem w późniejszych swoich działalności zawodowej. W 1984 roku organizowałem największe na wschód od Łaby międzynarodowe seminarium studenckie dla około 200 osób. Warto interesować się ekonomią, warto studiować ekonomię. Niektórzy mówią, że nie wiadomo, czy to jest nauka i nie wiadomo, czy prawidłowe odpowiedzi na zadane pytania potrafi przedstawiać, ale sądzę, że to jest pasjonujące, żeby studiować nawet teorię ekonomii i ona od czasu do czasu bardzo, bardzo się przydaje. A czy na przykład gra na giełdzie, czyli inwestowanie w akcje, czy to jest coś, co warto się interesować? Taki student, czy to jest jakby zajęcie dla dużych ryb? Nie, to jest zajęcie dla przenikliwych graczy. Więc warto analizować, warto się doskonalić w tym, warto spostrzegać możliwości i możliwości trzeba umiejętnie wykorzystywać. Tak więc to jest jeden z elementów wprowadzania się do gospodarki. Co tak naprawdę Pana zdaniem oznaczają liczby? Liczby oznaczają bardzo wiele różnych zjawisk i w przeciwieństwie do cyfr mają dużo poważniejsze znaczenie. W szczególności ilość zer powinna być rozróżniana przez młodych ludzi. To nie chodzi tylko o banknoty, chodzi raczej o rozumienie tego, co te liczby mogą przedstawiać albo co faktycznie one oznaczają. No i tutaj nawoływałem do sięgania do hrabiego Fredry. Znaj proporcje, mocium panie. To nie tylko komedia fredrowska, ale sądzę, że wiele zjawisk należy widzieć w odpowiednich proporcjach. I rozróżnianie tych proporcji charakteryzuje inteligentnych ludzi, a studenci muszą być inteligentni, żeby dowieść, że są potrzebni na rynku pracy i później, żeby umiejętnie również stwarzać wymagania i wyzwania swoim partnerom we wszystkich życiowych sytuacjach. Jednym z gości tegorocznego wydarzenia był Jerzy Buzek, były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Rozmawiała z nim nasza reporterka Marta Boroń. Tylko społeczeństwo obywatelskie na dłuższą metę jest w stanie obronić system demokratyczny. Demokracja to ludzie, a demokracja to jest trudny system. Nie jest prosty, on wymaga od ludzi aktywności, włączenia się w sprawy społeczne. I wy macie obowiązek budować to wśród swoich koleżanek i kolegów, bo ich jest parę milionów i ich przekonanie, że to ma sens i to daje przede wszystkim bezpieczeństwo naszemu krajowi, bo jesteśmy w strukturach Zachodu i tylko Zachód może nas ochronić przed agresywną, skrajnie agresywną Rosją, to poczucie bezpieczeństwa powinno przekonać ludzi do tego, że warto bronić zasad demokratycznych po to, żeby nie wypaść ze struktury Zachodu. Proszę pamiętać, że dzisiaj mamy dobrą sytuację w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo tam rzeczywiście demokracja króluje i władze tego kraju zwracają uwagę na system demokratyczny, także u nas. No ale nie wiadomo, kto wygra wybory za rok w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. My musimy być odporni również na to, że tam się
posypie ta demokracja w Stanach Zjednoczonych. Musimy się na to przygotować. Henry Kissinger, który właśnie zmarł, stuletni człowiek, powiedział 7 czy 8 lat temu, po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że po wyborze Trumpa świat demokratyczny wygląda inaczej. Miał na myśli to, że jest śmiertelne zagrożenie dla demokracji. Jak się wydaje, populizm króluje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jeśli wygra ten człowiek, który wiadomo, jakie ma ambicje i wyraźnie mówi, kogo będzie popierał, no to wiadomo, że mamy bardzo trudną sytuację w naszym kraju, ze strony rosyjskiej przede wszystkim. No i będziemy musieli się bardzo mobilizować. I nie wolno wam się tutaj poddać. Musicie aktywnie, spokojnie, bardzo spokojnie, wielki spokój i szacunek dla ludzi, którzy myślą inaczej. Totalny. Koleżanek i kolegów ze studiów, którzy myślą inaczej, przyjechali skąd i mówią inaczej. Okej, to usiądź, pogadajmy. No nie, on za pierwszym razem na pewno nie uwierzy, ale tak fajnie argumenty sobie pokazywać nawzajem i trochę przemawiać do sumienia. W budynku Giełdy Papierów Wartościowych spotkali się dziennikarze z całej Polski, rozmawiali o swoim działaniu, o pracy, o mediach, o uczelniach, a także o tym, co można robić w gospodarce i w dziennikarstwie. O łączeniu tych dwóch światów mówi nam Krzysztof Berenda, to dziennikarz RMF FM. Rozmawiał z nim Maciek Kopytowski, no i pojawiły się choćby pytania o dług publiczny. Czy zawsze jest polityczny i czy taka sprawa jak dług publiczny powinna nam spędzać sen z powiek? Bardzo często jest argumentem, który zawsze jest tym młotkiem, którym można uderzać przeciwników politycznych, no bo dług jest wysoki, on narasta i on zawsze będzie narastał, tak? Liczby są straszne, ponieważ niezależnie od tego, czy może inaczej, zależnie od tego, jaki punkt odniesienia sobie wybierzesz, tak ciężko możesz swojego przeciwnika uderzyć i wielu ludzi to wykorzystuje. W polityce to zawsze działa, bo nie za bardzo też wiemy my, szeroko pojęta ludność, jak ten dług publiczny działa, a że jest wysoki i że narasta, on zawsze będzie, ale wszyscy go mają, więc spokojnie. Bardzo często słyszeliśmy takie ładne stwierdzenie, że każde dziecko, które teraz się rodzi, ma tam 30-40 tysięcy złotych długu. To zawsze jest obrazowe i to zawsze powoduje, że my się tym bardzo mocno irytujemy. Ale w każdym kraju tak jest. Każdy kraj ma narastające długi i to jest taka ciekawostka. To są długi, których nikt nigdy nie będzie spłacał. To jest taki dług, nie spodziewajmy się takiego momentu w historii jakiegokolwiek kraju, że nagle któryś rząd dojdzie do wniosku, to my ten swój dług spłacimy. Nie, po prostu będą brać kolejne zobowiązania na kolejne długi. To jest taka spirala zadłużenia, z której nie da się wyjść, ale co najważniejsze, nikt szczególnie się tym nie przejmuje z żadnych rządów. To jest dla wszystkich zupełnie normalne i co i tak rośnie. Te kwoty też, choć są coraz wyższe, to mają coraz mniejsze znaczenie z powodu inflacji, tak? Bo pieniądz traci na wartości, więc nawet jak to są jakieś kolejne biliony, to one są coraz mniej warte. Oczywiście, to nie znaczy, że należy zadłużenie państwa bagatelizować. Nie, bo to jest coś, co jest dużym problemem. Pytanie, na co my te pieniądze wykorzystujemy? No to jest trochę tak jak u nas. Jak bierzemy sobie jakąś pożyczkę czy kredyt, to fajnie, żeby on był na mieszkanie, no może na samochód, który nam się przyda do pracy, generalnie na rozwój, a nie na to, że biorę pożyczkę czy kredyt i od razu idę do knajpy na imprezę, prawda? No wiemy, co ma sens, a co nie ma sensu. Czasami tą imprezą w życiu publicznym jest kampania. Jest to, żeby wygrać wybory, żeby dać ludziom trochę kiełbasy wyborczej, żeby oni na nas zagłosowali, ale rozwoju z tego nie ma. Patrzmy, na co politycy wydają nasze pieniądze. To może jeszcze jedno pojęcie ekonomiczno-medialne. Czym jest rolowanie długu? Rolowanie długu to jest po prostu spłacanie starych zobowiązań nowymi zobowiązaniami. Taka pożyczka na pożyczkę, taka spirala długu, która się pojawia, ona nie musi być czymś złym, jeżeli jest robiona rozsądnie, jeżeli te pieniądze są wydawane kolejne na rozwój. Wtedy to nie jest złe. Jeżeli są wydawane, mówiąc brutalnie, na głupoty, nawet w skali państwa, no to wtedy mamy problem. No i tu kusząca kwestia i pytanie, czy polscy politycy znają się w ogóle na ekonomii, czy tylko udają, że się znają? Bardzo niewielu się zna. Myślę, że około 10% rzeczywiście wie, o czym mówi. Niektórzy mają jakieś mniej więcej pojęcie, o co chodzi, natomiast bardzo mało polityków zna się na gospodarce i ekonomii. To jest niestety smutne, to jest niestety bolesne i dlatego tak ważne jest, żeby patrzeć na to, co robią. To po czym poznać, że polityk opowiada ekonomiczne bzdury? Trzeba rzeczywiście czasem zaufać dziennikarzom i widzimy, my jesteśmy wszyscy jednak bardzo inteligentnymi ludźmi i doskonale jesteśmy w stanie wyczuć fałsz, tak? Wyczuć ktoś, kto opowiada nam głupoty. No na pieniądzach mniej lub bardziej wszyscy się
znamy, tak? Wiemy, kiedy mamy ich za mało, wiemy, że do pierwszego nam brakuje i wiemy, jak się cieszymy, jak przyjdzie wypłata i zastanawiamy się, jak to rozplanować. I jeżeli polityk opowiada jakieś szaleństwa absolutne i nie potrafi tego wytłumaczyć, no to możemy się zastanawiać, czy przypadkiem on nie próbuje nas wkręcić i nie próbuje za bardzo naszymi pieniędzmi szastać. Musimy tutaj niestety do tego chłopskiego swojego rozumu się odwołać, no ale też patrzeć na to, w których mediach i jak media to opisują, no bo rolą mediów oczywiście nie jest wrzucanie wszystkiego, jak leci, tylko jednak trzeba to przefiltrować, żeby pokazywać przede wszystkim tę prawdę. To na koniec jeszcze jeden wątek. Skąd ekonomiczny laik może czerpać wiedzę o ekonomii? Zakładam, że taka osoba nie jest też zainteresowana pójściem na jakieś specjalne studia podyplomowe ani czytaniem książek ekonomicznych, tak, no bo też tego nie wymagajmy. Bardzo gorąco zachęcam do słuchania i oglądania tych rubryk ekonomicznych, które są w tych szeroko dostępnych mediach, tak, jak to się ładnie mówi, czyli jak przeglądamy gazety, nie warto od razu wyrzucać tych dodatków ekonomicznych, warto zerknąć, tak, jak słuchamy radia i słyszymy, że są fakty ekonomiczne, warto zdecydowanie posłuchać, bo tam w krótkiej formie jest rzeczywiście podane, co się dzieje, to, co jest dla nas ważne. Jeżeli to jest dobry sposób podane, to wtedy ja wiem, dlaczego to jest dla mnie istotne i co ci politycy mogą mi zrobić. Zachęcam przede wszystkim do tego, to jest najprostsza rzecz, żeby nie dać się oszukać. Myślę też, że dobrym pomysłem jest słuchanie audycji 3 grosze ekonomii i śledzenie podcastu. W swoich ulubionych aplikacjach z podcastami znajdziecie naszą audycję, całą tę audycję i poprzednie spotkania. Dodam tylko, że w najbliższych programach rozmawiać będziemy nieco więcej o inwestowaniu i oszczędzaniu naszych pieniędzy. Piotr Topoliński, dzięki, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.